Witam. Pozdrawiam z naszej kochanej Tajlandii. Może nie kochanej, ale z Tajlandii. U nas to jest poniedziałek, 8 rano, w sumie nawet później. Kurde, już wam to sprawdzę, która jest godzina. 9. Ja na 10 idę na trening. Nagrywałem ostatnio filmik do tego Sing Patong. Dzisiaj sobie tak troszeczkę opinii poczytałem. Jest to taki typowy klub sportowy. To nie jest ten klub, gdzie jest AKA, Bang Tao, gdzie byliśmy wcześniej, czy jakiś Tiger. Nie chodzi o to, czy jest lepszy, czy jest gorszy. Jest na pewno inaczej nastawiony. Przede wszystkim różnica między tym, a tym klubem Sing Patong, a klubem AKA, Tiger, czy tymi mocno komercyjnymi jest taka, że tam trenują z tobą Tajowie. Tam nie na zasadzie, że tylko trenerami są Tajowie, tylko normalnie osoby, które tam przychodzą jako klubowicze, jako osoby, które chcą się czegoś nauczyć lub chcą się przygotować do jakiejś walki, no to tam przychodzą i trenują, tak? Więc masz w grupie większość Tajów niż turystów. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie kluby jak Tiger, AKA, jak Bang Tao, i te mocno komercyjne kluby, działa to tak, że tam są praktycznie sami turyści i trenerami są tylko Tajowie, tak? Tajowie, tacy Tajowie, czyli ci, którzy są tutaj mieszkańcami, nie biorą udziału w tych wszystkich walkach, nie trenują w takich klubach, tylko trenują właśnie w takim klubie Sing Patong. No co, w każdym razie, co, nagram wam troszeczkę jakieś tam relacje. Ja się dzisiaj pakuję, idę się właśnie pakować, pokażę wam, co biorę ze sobą. Jak to będzie wyglądało? Przyciszę trochę, żebyście mnie słyszeli. No co, na pewno jeśli chodzi o odżywki, to na tą chwilę mam przytryngówkę taką z Polski. Nie wiem, znacie, nie znacie. Ja ją tak znam do tygodnia, na zasadzie może dwóch tygodni, kupiłem tydzień przed wyjazdem. Mniej więcej treka. Czy dobrze działa? O, kurwa, nie wiem. No. Wiem tyle tego, że byłem na jednym i na drugim treningu, w tym Tiger i Bang Tao, i umierałem po 10 minutach, ale to jest związane bardziej z kondycją. Natomiast co? No, mam to, jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, to co? Nie jadłem śniadania, biorę to, jest na 10, jadę tam, mam trening. Natomiast już jutro, czy pojutrze oni się pytali, czy chcę tam sparować, czy chcę, mam ze sobą kask i jakieś tam rzeczy. No nie wiem, czy na tyle jeszcze mam wydolność organizmu, bo są dopiero początki. Zostaję tu na w miarę długo czasu, znaczy długo, no na pewno miesiąc, więc jeszcze na to przyjdzie czas. Ale czytając i w ogóle cały harmonogram, wygląda to tak, że od 7 do 8 jest bieganie około 10 km. Uwierzcie mi, same górki. Tu nie ma jakby płasko, tylko same górki. Później od godziny 8 do 9 jest zrobiona sama technika. Później tam od 9 do 9.30 sparingi. No i od 9.30 do 10 clinch. I po 10 jest tam chwilę rozciągania. I tak to wygląda. I takie są dwa treningi dziennie. Więc trening trwa długo, bo od 7 do 10. Więc jest to trochę. Natomiast co, nie będę tu zanudzał. Będziecie mieli jakieś więcej pytań. Mówcie, ja te za chwilkę się będę tutaj przygotowywał. Muszę się jeszcze poubierać, wziąć jakieś ciuchy na zmianę. Oczywiście skuterkiem tam jadę. Mamy tu kas, pokażę. A kurwa, nie widać, zresztą nieważne. Skuterkiem tam jadę. Podjadę na miejsce, nagram. Zresztą widzieliście, jak to wygląda, jeśli chodzi o całą salę, więc nie muszę chyba nic nagrywać. Nagram po treningu, będę wiedział, jak to wyglądało i no i wtedy coś więcej powiem, tak. Bo teraz to ciężko coś powiedzieć. Wiem tylko tyle, że znowu jest pogoda taka, że mamy 35 stopni na polu, no znaczy ma tyle dzisiaj mniej więcej być. Tak to wygląda. Więc jest znowu upał. Ja byłem wczoraj, u nas niedziela była, tak i u was teraz już jest, macie tam, nie wiem, jak u nas jest godzina 9, no to macie u siebie 3 w nocy. Więc właśnie niedziela też już skończyła. Natomiast wczoraj była taka żarówa, byłem na plaży 2-3 godziny, kurwa, spaliłem się jak zwykle. A kurwa, człowiek kurwa zachowuje się, jakby nigdy słońca nie widział. Zamiast posiedzieć 5 minut na plaży, to mówi dobra, dłużej i później są mi jaja, kurwa. Trzeba się psikać jakimiś tymi środkami, które zniwelują te oparzenia, nie? No. No dobra, jakby nie o tym, bardziej tutaj jesteśmy nastawieni na to, żeby trenować, popatrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Jutro mam trening znowu w Bang Tao. W środę mam w takim nowym klubie Titan Fight, coś tam podobne do tego Sing Patong.
I to mam na tyle naustawione. Nie wiem jak popołudniami, czy będę biegał, czy będę trenował. Kwestia organizmu, tak mówi, byliśmy w tamtym tygodniu, na dwóch treningach byłem i po nich umarłem. No, ale to kwestia przyrotu, kwestia różnicy czasu i zaklimatyzowania się, nie? Natomiast myślę, że ten tydzień już będzie coraz lepiej. Dobra, do później, nagram kolejny filmik, zobaczymy jak to wyszło. No i co? Jestem dzisiaj po treningu pierwszym. Oczywiście się zajechałem. Nie miałem jak nic nagrać ze względu na to, że cały czas praca, technika. Natomiast po południu jestem umówiony drugi raz na 18. Więc u was wtedy będzie 18, 12 rano, czy tam do południa, południe. Jak pał, no klimatycznie bardzo, nawet bym powiedział, że w chuj. Dzisiaj jakby tylko kupiłem na lekcje personalne. Tak to wygląda mniej więcej, patrzcie. Worki strasznie twarde, kurwa, porozbijałem nogi. Ręce delikatnie, ale nogi to bez ochraniaczy. Kurwa, sam piasek, oni wypełnili piaskiem te worki, nie bańce. No co, tak mi się wydaje, że chyba piaskiem, nie wiem, ale są twarde jak kamień. Tyle, no później jak przyjadę, będę nagrywał filmik. Jak już jestem po personalce 18. Diamonds all in my brain, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. If I'm in the club, I get 100 stacks. I'm always rolling up so I get love for that. Them niggas stole my swag, but I don't want it back, my nigga. I was on this, but now I'm on to that. You see it in my closet before it's on the rack. Was out there in Hawaii, now I'm going back, my nigga. I got so much money, I should start a bank. So much paper right in front of me, it's hard to think. Buy so many bottles, it's gonna be hard to drink. But I'm still pulling up and my family here and they rolling up. So the bigger the bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we... No i co? Jestem po treningu. Nawet jestem w klubie. Chłopaki jeszcze trenują. Można zobaczyć. Jestem zajechany, zrobiłem kilka filmików. No powiem tak, jestem w chuj zadowolony, patrząc na to, co tutaj się dzieje. Cały czas praca. Aczkolwiek bank to też była fajna, natomiast tam bardziej komercyjnie. Tutaj po treningu biorą cię, rozciągają, masują, rozmawiają z tobą, pytają się, co chcesz zrobić, czy przygotowujesz do walki, czy nie, jak mają do ciebie podejść. Ja troszeczkę dzisiaj delikatnie znowu mnie odcięło. Patrzcie jak ja wyglądam, to cały mokry przy takich treningach, ja za chwilę chyba ważę 70 kilo. No co, dzisiaj na tym kończę cały cykl patronki, jest umówiony znowu na środę. Jutro idę do Bank Toho. Będę w Bank Toho tak samo nagrywał codziennie z jakiegoś klubu, nagram przez pierwszy tydzień i później piszcie w komentarzach, który klub byście chcieli, żebym odwiedził jeszcze raz, do którego będę jeździł. Albo jak macie jakieś pytania, oczywiście, to będę chciał przyjechać. Ja w zasadzie to wytłumaczę, jaki klub, co i jak, jakby się zastanawiał za rok, za dwa lata, czy tam za kilka miesięcy, bo to zwiedzam te kluby, żeby można było później mieć z tego jakąś ściągawkę, gdzie iść to robić. Nie? Na tą chwilę kończę i co, do domu kąpać się, jeść i spać. U nas jest godzina teraz 18.50, no to u was jest tam dopiero 13, więc u was dzień się zaczyna, będzie się kończyć jeszcze. Tyle, na razie.